Na razie tylko sześciu półfinalistów Ligi Europy i Ligi Konferencji poznaliśmy, czekamy jeszcze. Na dwóch. Dobry wieczór. Jeszcze trwają dogrywki w spotkaniach w Marsylii, to jest Liga Europy i w Stambule. To jest Liga Konferencji. O tym wszystkim, o aktualizacji wyników na obu tych stadionach będziemy Was informowali, a także omówimy to, co już się zdarzyło na tych, na tych sześciu. A witamy Was w następującym składzie. Wojciech Papuga, TVP Sport. Dobry wieczór, Wojciech. Dobry wieczór, witam. Marcin Długosz, Dobry wieczór. I Igor Lewczuk, co Dobry w Igor. Cały czas 1-0. Marsylia. Cały czas średnia celnych strzałów jeden na minutę. Że... <gry> nie, nie, na razie się gra uspokoiła. 6 minut pierwszej części dogrywki. Na razie obraz chyba bez zmian. Marsylia próbuje, Marsylia przeważa, ale na razie wynik dwumeczu remisowy. U nas jak zwykle sonda. Aktualna, czyli kto awansuje z tej pary, czyli na no Olimpik Marsylia, Benfica, Lizbona. Na razie 1 do bo tak jak Igor powiedział, po 90 minutach i po paru minutach pierwszej połowy dogrywki. 1 do 0 także Fenerbacze Stambuł. Odrobiło straty z pierwszego spotkania, spotkania w Pireusie, tam było 2 do 3. I tam asysta, tak? Sebastian Szymański. Bo zresztą w ogóle o Polakach także będziemy trochę rozmawiali, bo byli dość aktywni. Nawet zdarzyło się, że padł. Że Jeden, jeden gol. I tak będą też łączenia. I myślę, że zaraz zaczniemy od łączenia dotyczącego meczu Bergamo Atalanta Liverpool. Spodziewałeś się, Wojtek, że, że Liverpool rzeczywiście ty byłeś w gronie tych, którzy uważali, że tam będą emocje jeszcze w Bergamo po pierwszym wyniku? Yy, po pierwszym po bramce Salaha w siódmej minucie, tak sobie pomyślałem, że jeżeli Liverpool do. Do przerwy nie mm -hmm. wpakuje drugie bramki, to raczej tutaj już nie, nie, nie będzie większych szans na to, żeby sobie ta wydarła y, tą, bram, tą trzybramkową y, trzybramkowe prowadzenie. Chociaż to nie jest Brzyna, z kolei, która słynie z jakiejś bardzo dobrej gry, znowu tak defensywnej, no ale, ale, ale ten, y, ta końcówka sezonu Liverpoolu, jak na razie taka słaba. No. No tak na razie tak, bo to uciekając. Ale coraz, to jeszcze będziemy o tym, co, tym, coraz, tym coraz więcej. Skończyło się 1 do 0 dla, dla Liverpoolu. Tam było tak. takie. No, taki rzut karny, powiedzmy, pasujący do dzisiejszych czasów, czyli dośrodkowanie z, z prawej strony, zagranie ręką Ruggeriego i, i Salak bezbłędnie podszedł. Za chwilę zresztą Michał Gutka będzie nam troszkę szerzej mówił o tym, o tym spotkaniu. Czy były rzeczywiście widoki na to, żeby Liverpool mocniej postraszył Atalantę, czy właściwie tylko na tym jednym golu się mogło skończyć? Ty bardziej raczej tak podchodziłeś do tej Atalanty trochę spokojnie, tak? Nie na zasadzie chóra optymizmu. To, to znaczy, wydawało mi się, że wszystko jest w dalszym ciągu możliwe. Na pewno nie podchodziłem tak do tego rewanżu na zasadzie, że skoro Atalanta wygrała 3-0 na Enfield, to ten rewanż będzie formalnością. No i jak zobaczyłem, że Mohamed Salah chyba w szóstej minucie, tak, A, z, gola z rzutu kornego, to sobie pomyślałem, że faktycznie może być ciekawie, no ale potem jednak Atalanta zdołała powstrzymać rozpędzoną ofensywę Liverpoolu i za to na pewno duży szacunek. Tym bardziej, że przyczyniła się Atalanta dzisiaj do tego, że Włosi mają już zapewnioną... Tak, to, to jest ważna informacja mistrz, na dziś. Na tak jak w poprzedniej... W poprzedniej tej... Znaczy po pierwszych meczach było wiadomo, że Wiktoria Plisno remisując na własnym stadionie z Fiorentiną zapewnia bezpośredni awans mistrzowi Czech do, do Ligi Mistrzów. Tak, tak dzisiaj Włosi potrzebowali awansu Fiorentiny do półfinału i awansu e, także e, Atalanty, żeby mieć pięć, pięć zespołów. A tak, bo tu Marcin też wysunął, że jeszcze jest, są nawet szanse na to, żeby było sześć zespołów, tak? tak to to musiałby dojść do takiej sytuacji, która wcale nie jest aż tak trudna do zwizualizowania sobie, że Atalanta lub Roma zajmują szóste miejsce w Serie A, a to są odpowiednio różne. Numer 5 i 6 aktualnie w tabeli. No, i jedna z nich, ta, która zajmuje szóste miejsce, wygrywa Ligę Europy. Wtedy, tak jak starymi zasadami, mieliśmy, że cztery zespoły kwalifikują się z Ligi, plus piąte ewentualnie, jeżeli jest poza czwórką i wygra Ligę Europy, może wejść do Ligi Mistrzów. Tak, teraz mhm. mamy pięć zespołów automatycznie, no bo. Jest przyznane z automatu jedno miejsce dla, dla, dla tego piątego zespołu skoro Włosi są najwyżej w rankingu. Na szósty może wejść dodatkowo, jeżeli drużyna nie zakwalifikowałaby się do Ligi Mistrzów przez Ligę, a wygrała Ligę Europy, więc w dalszym ciągu jest możliwe. I wcale nie takie trudne do wyobrażenia, no bo i Roma jest w półfinale w jednej parze i Atalanta jest w półfinale w drugiej parze, więc może ale być taki finał w ogóle. Nie w wiem, Europy. czy tego życzyć Europie. A, to, a, a, a co ciekawe, to, to oczywiście na, na tym etapie sezonu to są takie bardzo bardzo takie zagmatwane prognozy, ale mogłoby też dojść do sytuacji, że mamy Sześć włoskich zespołów w Lidze mistrzów. Zatem siódmy, ósmy i dziewiąty, tak, mógłby zagrać w lidze Europy, jeżeli Pucharowo wygrałby na przykład Juventus. Wtedy dziesiąty w lidze konferencji, więc tam, nie wiem, w Moncy czy, czy w Genoi niech się szykują na, na czwartki europejskie, bo może do nich dojść. Igor, krótki meldunek z Marsylii. 1-0 ciągle? 1-0 ciągle, 101 minuta, wynik bez zmian. Dobrze, to zapowiadany Michał Gutka jest już z nami. Dobry wieczór, Michał, cześć. Via Play. Ty komentowałeś mecz w Bergamo. Dobry początek dla Liverpoolu, to już opowiedzieliśmy. I powiedz, czy później rzeczywiście gdzieś były okazje ku temu, żeby, żeby Liverpool nacisnął mocniej na Atalantę, żeby postraszył, żeby przynajmniej złapał jakiś taki, taki kontakt? Jednym słowem, czy też krótko mówiąc, czy były emocje? No właśnie nie było takiego momentu, że Liverpool doskoczył. Najlepszy okres Liverpoolu w tym meczu to pierwszy kwadrans. Wtedy e, od tego momentu Liverpool oddał jeden strzał celny. Miał trzy celne w pierwszym kwadransie, jeden celny po przerwie i to był. Chyba w ogóle jedyny strzał Liverpoolu po przerwie. Bardzo słaba druga połowa w wykonaniu Liverpoolu. Nie było widać po Atalancie takiego momentu zwątpienia. No bo z jednej strony jest zaliczka z pierwszego spotkania, ale w drugim tracisz u siebie gola w siódmej minucie i mogą się zacząć jakieś nerwy. Tego nie było widać. To trochę wyglądało tak jak bójka pomiędzy drugoklasistą i szóstoklasistą, drugoklasista uderzył tego szóstoklasista, a ten później tylko wystawił rękę i na długość takiej wystawionej ręki trzymał sobie tego wierzgającego drugoklasista, aż ten się szybko zmęczył. I trochę takie odniosłem wrażenie oglądając to spotkanie. Bardzo dojrzały występ Atalanty, naprawdę na dystansie dwóch meczów Atalanta mi zaimponowała. Nie ma mowy o jakimś przypadku, o jakimś szczęściu, absolutnie zasłużony a was Atalanty, bardzo podobało mi się to, jak podążali za piłkarzami Klopa, jak nie zostawiali im miejsca, jak się bardzo szczelnie bronili. Naprawdę trudno dzisiaj skrytykować za cokolwiek Atalanty, czy znaleźć w ogóle jakiś mankament. Liverpool można krytykować i, i brakowało takiego wrzucenia wyższego obiegu, jakby... Odniosłem wrażenie, jakby Jürgen Klopp po tym pierwszym meczu, który był chaotyczny, kiedy Liverpool miał ponad 60 niecelnych podań w samej pierwszej połowie, i to był, była najgorsza chyba pierwsza połowa w, w tym sezonie w wykonaniu Liverpoolu. Tak jakby Jurgen Klopp piłkarzom powiedział, panowie, postarajcie się odrobić te straty, ale na spokojnie, nie na wariata, nie rzucając się od razu do gardeł Atalancie. I tak mi się wydaje, że ten spokój był aż za duży. Tej determinacji trochę jednak zabrakło. Ale z tego też, co mówisz, można wysnuć taki wniosek, że ten mecz potwierdził, że to jest słabszy moment w sezonie Liverpoolu. To jest słabszy moment w sezonie Liverpoolu, bo to jest mecz w końcu z czystym kątem wprawdzie. Mecz, w którym wreszcie strzelają gola po dwóch bez takiej bramki, ale to był mecz w którym ta bramka padła z rzutu karnego. Liverpool naprawdę dawno nie strzelił gola z gry, bo jak sobie to przeanalizujemy, dzisiaj karny, wcześniej dwa mecze bez gola, wcześniej na Old Trafford jeden gol po rozegraniu rożnego i jeden z rzutu karnego e, w wykonaniu Salaha, więc ostatni gol z gry to jest spotkanie ligowe z czerwoną latarnią Ligi z Sheffield United. I to jest dalej problem Liverpoolu. Jednak nie było takich momentów, kiedy mogliśmy się jakąś akcją zachwycić, kiedy Liverpool naprawdę miał jakąś fajną kombinacyjną piłkę. Nawet sobie nie przypomnę jakiejś takiej dogodnej, zmarnowanej sytuacji przez Liverpool po tym otwierającym fragmencie, gdzie to też właśnie, tak jak mówię, był karny, strzały celne, ale nie groźne. Coś rzeczywiście tam nie trybi, i Klop dzisiaj dokonywał zmian w ofensywie. Szybko w zasadzie dokonał radykalnych zmian. Ściągnął skrzydłowych Salaha i Diaza, wpuścił Nuneza i Rzotę, i przez moment to było ustawienie z trzema dziewiątkami z przodu, ale te dziewiątki były zupełnie odseparowane od drużyny. Nie było nikomu, kto by im tę piłkę zagrał, więc to jest rzeczywiście gorszy, dużo gorszy moment Liverpoolu w tym, w tym sezonie. Tak jak wcześniej cierpiała skuteczność, tak w tym meczu nawet trudno mówić o jakiejś nieskuteczności, bo leżała kreatywność. To jeszcze słów kilka o Atalancie, czyli o drużynie, która jednak no, sprawiła niespodziankę. Czy Atalanta dzisiaj nie strzeliła, bo nie musiała? Nie miała takiej silnej, wewnętrznej motywacji? Trochę można było tak to... Zaobserwować. Były te um, okazje w pierwszej części spotkania, kiedy próbowali wymusić błąd na obrońcach Liverpoolu. Trafił Kopminer z pozycji spalonej, i druga część spotkania um, była już dobra w wykonaniu Atalanta. Oni mieli dużo więcej strzałów, dużo więcej strzałów od Liverpoolu, e, i widać, że to jest zespół, który. Wy, wy, wy znacznie bliżej śledzicie Ligę, Ligę mm -hmm. Włoską, ale ja odniosłem wrażenie, że to jest drużyna, która jak sobie chce wypracować sytuację, to to musi być konkret. Sytuacja z 10-15 metrów, a nawet z jeszcze bliższej odległości, i Atalanta nie marnowała nabojów w trakcie tego dwóch meczu. To była drużyna, która z pełną świadomością chciała sobie stworzyć jak najbardziej takie wysokoprocentowe okazje. W drugiej połowie. Widać było, że Gasperini kazał piłkarzom wyjść trochę wyżej, bo w pierwszej części jednak to, to była głębsza defensywa. Kto oglądał ostatni mecz Arsenalu z Aston Villa w Premier League, to mógł mieć takie déjà bo wtedy też Aston Villa w pierwszej części spotkania dawała się wciągać w defensywę, a w drugiej części wszystkie formacje podeszły 10 metrów do przodu i Arsenal nie miał tej wolnej przestrzeni. I mi to bardzo przypominało to zachowanie. Właśnie Atalanta w drugiej części spotkania. E, tak jak użyłem tego porównania z tą wyciągniętą ręką i o, odciągnięcia od siebie zagrożenia, to właśnie zrobiła to przede wszystkim w drugiej połowie. Wyszła wyżej, odepchnęła Liverpool i nawet nie starała się za wszelką cenę e, zdobyć bramkę, ale w, w, broniąc się głównie kontrolowała ten mecz. Mm -hmm. Chociaż Atalanta z powodzeniem występowała. W Lidze Mistrzów, gdzie dobrze reprezentowała Seriano, to włoskie media i trudno się z nimi nie zgodzić, otrąbiły największy europejski sukces Atalanty. Dziękujemy Ci, Michał, za, za ten komentarz i życzymy miłego, miłego wieczoru. Mimo, że już bez, bez Liverpoolu, bo pewnie dla Ciebie no. to jest jednak. No, w ogóle Anglicy, Anglicy to, to nie dają za bardzo No Na szczęście. Medi, Mediego kasza mieli w jednym zespole, to, to, to się tak, udało. Ale. Ale pierwszy raz od sezonu 14-15 Anglicy bez przedstawiciela w najlepszej czwórce i w Lidze Europy i w Lidze Mistrzów. Liga Konferencji ma za krótką historię, żeby ją tu wciągać, ale Aston Villa tutaj dźwiga ciężary za, całą, za całe angielskie towarzystwo do samego końca. Dzięki Michał, dzięki, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. I co ty Wojtek na to, na te smutne liczby dla futbolu angielskiego? Tak, no rzeczywiście tutaj te statystyki, Wiele mówią, natomiast no, jeżeli chodzi o, o Liverpool, to myślę, że tutaj była na pewno chrapka, mając na uwadze fakt, że to jest ostatni sezon Klopa, że kończy się pewna era na Enfield, że jest perspektywa tego, że po tym, kiedy Liverpool wygrał z Chelsea finał Pucharu Ligi, mm -hmm. że może nawet uda się Liverpoolowi sięgnąć po poczwórną koronę, bo to wszystko gdzieś było na pewno w zasięgu. I ta perspektywa wygranej w Premier League, w Pucharze Anglii, oczywiście no i w Lidze, Lidze Europy, ale ostatnio Liverpool jakoś tak daje, nie chcę mówić że może, że regularnie, bo to były tylko albo aż trzy mecze, ale trochę ciała i, i pożegnął się wcześniej z Pucharem Anglii. Liga Europy już wiemy, że, że Jurgen Klopp no, musi poczekać jeszcze, jeżeli będzie miał okazję, żeby pierwszy raz w karierze zdobyć tą Ligę Europy, bo do tej pory się nie udało. Był finał przecież w 2016 mhm. roku. No i dzisiaj z Andalantą porażka. No tak sobie myślałem, że jeszcze pytać na początku, czy widziałem te szanse no raczej nie, chociaż przypomniało mi się później, że był taki mecz w sezonie bajże 20-21. Przecież i to tam na wyjeździe, także oni wiedzą, jak wygrywać takie mecze. Ale, ale no tutaj szybko, szybko jednak chyba zgasi po tym dobrym początku meczu, a potem już atalanta miała pod kontrolą i, No i rzeczywiście, Włosi mają piątego przedstawiciela, Anglicy tego piątego przedstawiciela. No, można powiedzieć, że na 99% mhm. nie będą mieli. Też, jeszcze Wojtek, wykorzystam Twoją obecność, i tak mówiliśmy o tym słabszym momencie Liverpoolu, czy na twój nos. Twoją wiedzę, to co w tym momencie widzimy w tabeli Premier League, to już tak zostanie do końca, czy jeszcze tam będą jakieś, jakieś przetasowania? Wojtek mówi, a my sobie będziemy tak zerkali jednym okiem na statystyki meczu Atalanta-Liverpool. Mówimy o pierwszej trójce, o tak, walce tak. mistrzostwa Anglii. No przemawia historia, doświadczenie za City. Oni jednak, gdyby tak popatrzeć chociażby na tą rywalizację z Liverpoolem w ostatnich latach, kiedy oba zespoły kończyły sezony, mając ponad 90 punktów, to jednak City zawsze o to jedno oczko było wyżej i oni zawsze, drużyna Guardioli kapitalnie rozgrywała to ostatnie, nie wiem, 10-15 meczów, gdzie oni praktycznie wygrywali wszystkie mecze. I teraz wydaje się, że mają taką autostradę do końca sezonu, bo są chyba jeszcze tylko dwa takie wymagające spotkania. Teraz te najbliższe, w teorii z Brighton i z Tottenhamem. Także no tutaj można powiedzieć wiele. przemawia też to, że ma w tym momencie Guardiola do dyspozycji wszystkich tych najważniejszych piłkarzy. z De Bruyne na czele z, z Halandem, ale mówię tutaj o De Bruyne w perspektywie <grym> tego, że on tak, tak, w tym oczywiście. sezonie nie grał, bo by kontuzje. O te liczby chyba, jeśli chodzi o statystyki dotyczące meczu Atalanta-Liverpool, absolutnie niczym, niczym nie zaskakują. Wiadomo było, że Liverpool to będzie zespół, który będzie miał tu większe posiadanie piłki i sytuacja wymuszała i styl gry to też raczej na to, na to wskazywał. Także tutaj chyba nie ma się do czego przyczepić Na czym dłużej zagłębić Przechodzimy do Stadio Olimpico Czyli jesteśmy w Rzymie I jeszcze zanim dojdziemy do Rzymu To Marsylia już jest no Nic się chyba... nie zmienia, ale widzę to tutaj naprawdę młode twarze Na boisku w Marsylii Bo widzę, że ta ławka rezerwowych Marsylczyków jest bardzo krótka I trener Luis Gasset Widać, że ma duży problem Chociaż z drugiej strony, może jak ktoś taki świeży wejdzie niezn Nieznany, to sprawi niespodziankę I to będzie początek czegoś fajnego Dlatego Ale gdzieś tak... się tam przychyla w dogrywce Szala czy zmierza kuka. Była jedna okazja dla Benfiki, ale to stroną dominującą jest Olympique Marsylia. Próbuje, chyba te zmęczenie również daje o sobie znać, bo tempo jest od początku meczu naprawdę konkretne. Czyli Roma Milan. Roma Milan Roma wygrywa 2 do 1, ale dość szybko prowadziła już 2 do 0. Sędzią głównym tego meczu Szymon Marciniak. Też o nim sporo, bo tak zerknąłem sobie natychmiast na Corriere dello Sport. Wiadomo, że jest to rzymski dziennik. La Gazeta dello Sport też dla porównania, to tam nie było czepiania się. Natomiast Corriere dello Sport już po pierwszej połowie napisała, że przesadzona ta była decyzja, bo mówię oczywiście o sytuacji, kiedy Szymon Marciniak wyrzucił z boiska zawodnika Romy. Czelika za faul na... Za faul, no ale oczywiście brutalne, w nawiasie biorę, ale za chwilę was też zapytam o opinię. Wyrzucił Czelika, to była chyba gdzieś w okolicach 30 30 minuty. I, i włoscy dziennikarze z Rzymu uznali, że Polak przesadził. A waszym, waszym zdaniem? Moim, moim zdaniem nie przesadził, bo jednak um, Leo... Tak w tej sytuacji biegł, że ten, ten ślizg mógł mu autentycznie zrobić krzywdę. A tak w okolicy ścięgna Achillesa wiem, że no chyba Więzadła i Achilles to są dwie takie najstraszniejsze kontuzje, jakie piłkarz może doznać, więc tutaj Leo groziło. Ale no jeszcze przed erą Waru zawsze było, że. Atak z tyłu, tak? tak. Atak z tyłu no to jest Więc. coś, co, co dyskwalifikuje i tak. Myśl, my, myśl, zaświecić się na czerwono. Myślę, że gdyby ta czerwona kartka zmieniła obraz meczu i gdyby faktycznie Milan ruszył i awansował, mimo, mimo że wtedy Roma prowadziła 2-0, to na pewno ta sytuacja byłaby dużo bardziej rozwokowywana. Hmm. Tak to pewnie Włosi też przejdą nad tym do porządku dziennego, ale według mnie ta czerwona jak najbardziej zasłużona. Mieliśmy ostatnio sytuację z Arachą, który. Przy prowadzeniu 1-0 spalowa na czerwoną kartkę. Tutaj chyba jeszcze była taka ten moment, gdzie był bardzo niepotrzebny nie te miejsce na boisku, nie ten wynik, żeby atakować tak zawodnika. Zrozumiałbym, gdyby to jeszcze była sytuacja, w której zawodnik chodzi sam na sam z bramkarzem. To jeszcze taki ślisk ratunkowy. Natomiast szczęście duże jest w tej sytuacji, że leo nie nabawi się kontuzji, mm -hmm. bo to był taki moment, takie miejsce, gdzie troszkę więcej pecha i stałaby się bieda. Myślę, że czerwona kartka jak najbardziej słuszna, fal od tyłu. Całkowita taka całkowicie niegroźna sytuacja, więc trener, mówię trener sędzia Marciniak jak najbardziej na plus. Generalnie sędzia Marciniak nie miał łatwego meczu dzisiaj, jeżeli chodzi o te wydarzenia, no bo raz, że było gradobicie w ogóle nad tym stadionem, co na pewno nie ułatwiło mu pracy. dwa że bardzo gorący mecz dwugrywali z krajowego podwórka, wszyscy chcieli bardzo mocno awansować. Trzy, jak ten mecz się ułożył, też dwa szybkie gole Romy, potem Milan musiał gonić i też taka ciekawa sytuacja z końcówki pierwszej połowy, kiedy Milan domagał się rzutu karnego. Sędzia Marciniak podbiegł pod monitor i ocenił, że rzut wolny należy się Romie, też to fajnie tak wszystko dźwignął bez, tak, bez tak. większych kontrowersji. I co ważne, też jakby w tym meczu schował swoje ego, bo zazwyczaj jest tak, przynajmniej znamy to z ekstra klasy, że Szymana Marciniaka nie zywa się do monitora. Że nie musi się tłumaczyć, prawda? Tak. A, A tutaj, tutaj wręcz książkowo. Tutaj dwa razy dwa razy i dwa razy zmienił decyzję, chociaż oczywiście nie w tej pierwszej o tym rzucie karnym to, to tam nie, nie było mowy, ale miał być rzut wolny dla Romy, ostatecznie przyznał rzut wolny, nie, miał być rzut miał wolny rzut dla rzut Milanu, roku. tak, a przyznał rzut wolny za rękę dla dla Romy, no i jeszcze w samej końcówce czerwona kartka dla Teo Hernandeza, za faul też o tył, ale to było takie bardziej podcięcie niż zaatakowanie tak. i dlatego też zmienił po, po obejrzeniu sobie tego w monitorze na, na żółtą kartkę, ale cały czas mam w głowie

czasami już o tym e, mówiłem, taki mecz Szymona Marciniaka na Stadio Olimpico przeciwko, e, kiedy Roma grała w eliminacjach do, do Ligi Mistrzów przeciwko Portu. no to było myślę, że 10 lat temu i wtedy czerwoną kartkę pokazał trenerowi Daniele De Rossiemu, zatem mógłby też być dzisiaj, gdyby mecz może był bardziej nerwowy taki ewenement, żeby pokazał De Rossiemu czerwoną kartkę jako piłkarzowi jako trenerowi, ale, ale De Rossi jako trener jest dużo bardziej powściągliwy niż niż Mourinho. No w sumie zrozczarowany Marcin Milanem mocno, bardzo mocno Kim najbardziej? Bardzo mocno. Jestem bardzo rozczarowany przede wszystkim tym, jaki skład dobrał na tę rewanszę Stefano Pieli, jak bardzo... Czyli trener winny. Trener winny. Jak bardzo nietrafiony okazał się jego pomysł, bo już jak zobaczyłem ten wyjściowy skład, no to się zdziwiłem, że, że ani nie Adli, który dał bardzo fajną zmianę w pierwszej połowie, w pierwszym meczu z Romą, kiedy wszedł na drugą połowę, ani nie. Reinders, który też przecież jest takim, pełni funkcję takich puc te, mm -hmm. tego obecnego Milanu, biega tam najwięcej, jest taki najbardziej mobilny, a jednak zasiadł w takim meczu na asy rezerwowych. Mieliśmy loftus Czika, który wypadł słabo w pierwszym meczu. Nie mieliśmy Chukwueze, który teraz być może znajduje się w najwyższej formie pośród wszystkich piłkarzy Milanu, więc te decyzje już już takie były nietrafione przed meczem, takie się wydawały, a obraz spotkania tylko to mhm. potwierdził, bo Milan sobie totalnie nie radził i też... Zobacz, tylko jest interwencje e, bramkarzy w, e, w sumie niewiele, strzały celne no cztery się uzbierały dla Milanu, a tak jeszcze pod kątem Szymona Marciniaka, no, no ciekawe są te kartkowe statystyki. Oczywiście my nie mamy tej statystyki dotyczącej czerwonej kartki, ale tutaj wiemy, że, że jedna dla zawodnika Roma, ale same żółte kartki dla, dla Milanu, a Roma naprawdę często tutaj nie faulowała. To jest tylko pięć fałli. fauli, nie chce mi się wierzyć, ale uznaję, że, że jak najbardziej wiarygodne są. Te statystyki przez nas prezentowane. I też jeden, jedna taka, myślę, że ciekawa rzecz może nawet dla statystyku, że w pierwszej połowie czterech piłkarzy opuściło boisko. Tak, bo to, 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 so, bo to jest tak, jedna to zmiana wymuszona na Lukaku z powodu kontuzji, później czerwona kartka też dla Szelika. To bardzo ciekawe pod względem zachowań trenerów, bo jak patrzę na pracę Piolego w Milanie przez te pięć lat, to nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w pierwszej połowie zdecydował się na zmianę zawodnika, kiedy nie musi tego mm -hmm. zrobić, kiedy tam nie dochodzą kwestie związane z kontuzjami i tak dalej. No a on po prostu w 40 minut zdjął Ismaela Benasera, bo stwierdził, że, że ten benaser się za bardzo do tego meczu nie nadaje. Tego też można się było spodziewać przed meczem, bo myślę, że wszyscy kibice Milanu zachodzili w głowę, dlaczego benaser w tym wyjściowym składzie jest. No bo okej, okay, nazwisko ten zawodnik ma wyrobione, Renome ma, ale w tym momencie nie ma formy. I to było widać na boisku. Ale też nie rozumiem, dlaczego Stefano Pioli w jego miejsce wprowadził. Lukejowicza, czyli takiego napastnika typu snajpera, że gdzieś tam się będzie kręcił na tym piątym metrze, zgarniał te spadające piłki i je wbijał do bramki. No Myślę, że Noah Kofort to byłby dużo lepszy wybór na takie spotkanie, na taki obraz tego meczu, a jednak. Jowic w duecie z Żiru, no to są piłkarze wzajemnie się wykluczający, przynajmniej ja tak uważam. Z lat Ibrahimowicz siedział a na tak, trybunie, a tak, chyba tak. I tak kręcił nosem. Chyba a, tak. Tak. A, tak, a tak jeszcze kończąc ten wywód o trenerach, to chwilę po tym, jak właśnie Pioli wprowadził Jowicia, bardzo fajnie zareagował Daniela De Rossi, mimo że wykorzystał już jeden slot na zmiany przez kontuzję Lukaku, nie wahał się wprowadzić Jorente za Dybal. najlepszego zawodnika Dybal. swojej ofensywy, Paulo Dybala. Więc zastanawialiśmy się, czy nie spadną potem na niego gromy, tak jak na Szawiego, że, że zjął Lami Mina Yamala, ale jednak tutaj wyszło na Derossiego i. No i jednak trzeba powiedzieć, że na przestrzeni tego dwumeczu, tak taktycznie pod kątem takiej prasy trenerskiej, to ten świeżak de Rossi, tego starego wygę Piolego, to tam jednak. Tak, tak, ale no mnie, no Bez wątpienia de Rosji będzie, będzie bardzo chwalony, ale takim piłkarzem tego dwumeczu no to jest Gianluca Mancini, bo on przeszedł w obu tych meczach <laughs> na siebie. W ogóle tak jak mówiliśmy o słabym momencie Liverpoolu, to te ostatnie trzy tygodnie to należą do Manciniego, bo i zwycięski gol w derbach, zwycięski gol na San Siro w tym pierwszym ćwierćfinale i dzisiaj też Igorowi nawet pokazywałem, który koncentrował całą swoją uwagę na, na meczu w Marsylii, w jaki sposób strzelił właśnie stopper Romy tego pierwszego goleta? Pal licho, że gdzieś tam to, to szczęście mu dopisało przy tej dobice, ale to przyjęcie piłki, no to było coś po prostu, co, Jednak co tego Wiesz, kazało gębę otworzyć ze zdziwienia. Dokładnie. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że to akurat stoper to zrobił. Mm -hmm. Bym powiedział, że taki skrzydłowy, pozycja numer 10, piątka, leo, leo, leo właśnie, tak. a tutaj Środkowy obrońca zrobił takie, takie cuda i chyba sam taki był zaskoczony, że to potrafi, poszedł za akcją, strzelił bramkę, więc podwójna nagroda. I też tak. środkowy obrońca, który umówmy się nie bazuje na jakimś finezyjnym wyprowadzeniu piłki, tak, tylko raczej widzieć tam się tak, tak. łokciami tak. porozpychać, ja nie naprawdę. Gianluca Mancini. No myślę, że to jest. Nie wiem, co tam jeszcze inni zrobili kunsztownego, takiego wyrafinowanego w tej kolejce, ale ta akcja Gianluca Manciniego plus jeszcze odrobina szczęścia przy tej, przy tej dobitce. Zresztą ta dobitka też nie należała do najłatwiejszych, bo tak lewą nogą, tą swoją gorszą, to fakt, że na pustą, ale, ale zmieścił. No dobrze, czyli Roma zaskakująco łatwo radzi sobie z Milanem, bo myślę, że w momencie losowania. To chyba bym się mimo wszystko z, przychylił, że bardziej szala na stronę, na stronę Milanów. Myślę, ten, że dominowały takie, takie opinie, że 55 do 45, czy tam 60 do 40 mm -hmm. dla Milanu. Ja też bym się do tego przychylał, no bo jednak w momencie losowania Roma była tą drużyną, która musiała nadganiać kilka słabych miesięcy, gdzie De Rossi dopiero się tak naprawdę starał rozgościć w tej drużynie, starał się to wszystko uporządkować, a Milan jednak był drużyną, wiceliderem Serie A, który gdzieś tam e, wyglądał coraz lepiej, coraz porządniej. Jednak na przestrzeni tego dwóch meczu jest to zasłużony awans Romy, która też e, idealnie, idealnie dopasowała myślę grę do swoich możliwości. W tej drużynie naprawdę mogła imponować taka organizacja. Widzieliśmy dzisiaj nawet w tym meczu długimi fragmentami, kiedy Milan grał w przewadze, mm -hmm. że o ile do 20 metra do okolicy pola karnego Milan dochodził w miarę łatwo i to było też naturalne z powodu tej czerwonej kartki Czelika, o tyle potem no, wcale nie było bombardowania bramki z filara. On nie musiał o te się To Te statystyki to pokazywały. Tak, więc, więc naprawdę jeszcze ten manewr De Rossiego w pierwszym meczu na San Siro, kiedy El na prawej flance kapitania sobie się. Bo dzisiaj pozycji. świetnie sobie radził. Także De Rossi tutaj naprawdę nad Piolim bardzo, bardzo górował w tym dwóch meczu i zobaczymy, jak teraz sobie poradzi z tym niepokonanym bajerem Leverkusen. Chciałem zakończyć, ale jednak przypomniałem sobie, że jeszcze dwie kwestie dotyczące tego meczu i bardziej, no jedna dotycząca Milanu, druga, druga Rome, bo tak, mamy w tym momencie w tabeli, patrząc na Serie A, Inzaghi i Inter, wiadomo, że Inzagi to jest nietykalna, ale już pozycje numer dwa i numer trzy, czyli numer trzy Juventus to wszyscy chórem krzyczą Allegri, out. A w Milanie po tym meczu też ten chór jest bardzo, bardzo wyraźny, że myślisz, że ten mecz to właściwie już przesądził o losie Stefano Piolego w kontekście następnego sezonu? Wydaje mi się, że jest na to duża szansa. Jeżeli chodzi o takie nastroje wśród społeczności kibicowskiej, czy to, czy to polskiej, czy to włoskiej, to myślę, że dominują głosy jak najbardziej, żeby jednak się pożegnać ze Stefanem po sezonie, że po prostu coś już się wyczerpało, że wiadomo, trzeba oddać temu trenerowi zasługi za Scudetto 2021-2022, ale jednak te kolejne dwa lata nie były już tak udane. I trzeba wymyślić się na nowo. No Dużo się mówiło o tym, że właśnie ta Liga Europy będzie taką szansą dla Stefanu Piolego, żeby napisać coś fajnego w tym sezonie. No ale jednak, jeżeli na przestrzeni półtora tygodnia przegra się w Lizę Europy dwumecz z Romą i jeszcze w poniedziałek może dojść do tego, że Inter hmm. na terenie Milanu gospodarza będzie świętował 20. Mistrzostwo Włoch, no to nie ma, nie, nie ma takich negocjatorów, żeby wytłumaczyli, tak. że, że nic się nie stało. Także no. Oczywiście, wiadomo, że jak to wszystko weźmiemy na chłodno, możemy sobie powiedzieć, że jak Milan zakończy sezon z ponad pewnie 80 punktami w serii, to jest bardzo dużo. W Lidze Mistrzów też nie było żadnej kompromitacji, tylko solidna warka w naprawdę trudnej grupie. Ale... No i fajną rzecz też poruszył Arrigo że wydaje się, że tak jak w poprzednim sezonie za złe transfery, czy też za transfery, które nie dały wyników, konsekwencje poniósł Paulo Maldini i, i pan Massara. Tak teraz generalnie odpowiedzialny to był właśnie głównie, głównie trener, prawda? I, I jeśli te wyniki są niezadowalające, no to trener też siłą rzeczy i konsekwentnie poniesie za to odpowiedzialność. Myślę, że najkrócej można to powiedzieć tak. Na pewno ten sezon Milanu nie jest żadną kompromitacją, klęską i nie można używać tych najpotężniejszych słów, jak oceniamy ten sezon w wykonaniu Milanu. Ale jeżeli na jego podstawie Milan po prostu stwierdzi, że chce się wymyślić na nowo, chce spróbować czegoś nowego i ta formuła z Piolin po prostu się już wyczerpała, no to też będzie to w jakiś sposób zrozumiałe. No to zanim przejdziemy do e, meczu West Ham i uruchomimy także e, Wojtka, to ta rzecz dotycząca Romy na e, sam koniec. Nikola Zalewski tak już króciutko. E, powinien zmienić, czy zmieni e, otoczenie po tym, po tym sezonie, skoro dostaje tak mało szans, a czyli jest taki ruch. Odwrotny. Roma w górę, a on w dół. Moim zdaniem, jak najbardziej, Nikola Zalewski powinien zmienić barwy klubowe latem, no bo po prostu, tak, tak jak pokazałeś, trochę się rozminął z Romą. Jak Roma dołowała, to Zalewski dostał więcej szans, a jak De Rossi ogarnął ten zespół, no to po prostu stworzył sobie takie personalia, taki skład na boisku, że, że tego Zalewskiego. W tym swoim składzie nie hmm. widział, a Roma zaczęła wygrywać, zaczęła regularnie odnosić dobre wyniki. No i trudno się spodziewać, że w takiej Trudno powiedzieć, takiej gdzie sytuacji, go widział, prawda? Bo gdzieś tam tak. się wydawało, że może gdzieś go widzi wyżej, ale tak na dobrą sprawę właściwie go nie zobaczyliśmy. Ani no nie. niżej, ani wyżej. Roma, Roma wygrywa, Roma notuje dobre wyniki. Daniela de Rossi oficjalnie przedłużył kontrakt na kolejny sezon, więc zostaje. To ustarł. też ważna informacja. Po prostu nic, nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja Zalewskiego, czy to w tym sezonie, czy na początku kolejnego miała się zmienić, więc. Myślę, że, że to są takie przesłanki, które po prostu trzeba brać pod uwagę i ocenić możliwości zmiany nowego klubu, tym bardziej, że Zalewski to przecież cały czas jest młody piłkarz. Z już naprawdę fajnym doświadczeniem na poziomie Serii więc myślę, że na tym poziomie rozgrywkowym chętnie nie zabraknie, żeby, żeby go zatrudnić. Igor, jak tam Marcylia? No, doliczony Benfica? czas gry, do grywki Jeszcze powiedzmy trochę ponad tak? minutę, bez zmian. Już piłka, piłkarzom doskierają skurcze, czyli chyba czyli kolejny możemy się spodziewać Mecz kar... będący potwierdzeniem tego, że dogrywki niekoniecznie, prawda? Potrzebne. Niekoniecznie, chociaż tutaj i Benfica, i Marcylia po jednej okazji. Mieli, ale ogólnie rzecz biorąc, widać już zmęczenie. W Stambule też chyba zaraz będą rzuty karty. Okay, a my witamy Mateusza. Mateusz, halo, halo, jesteś z nami? Tak, halo, Mateusz Józef. Tak, dobry wieczór. Mateusz, ty byłeś uczestnikiem meczu w Londynie West Ham kontra Bayer i wydawało się, że zostanie przerwana pasa mistrzów. Już Niemiec, ale znów się uratowali w samej końcówce. Jak ten mecz wyglądał, i właściwie zapytam ciebie w ten sam sposób, co Michała Gutkę, czy były też szanse na to, że mocniej West Ham postraszy i przynajmniej spowoduje, że w tym meczu będzie dogrywka? Oj, myślę, że tak. tak. West Ham zaprezentował się w tym meczu znakomicie. W ogóle Bayer sprawiał wrażenie, jakby gdzieś tam jeszcze te echa imprezy poniedzielnej mocno się działy w piłkarzach i ta. Energia, agresja była w stu po stronie zawodników Davida Mojsa. Oni od początku właściwie nadawali tempa że oni tworzyli sobie sytuację i powiedziałbym, że to 1-0, które było do pewnego momentu, to i tak duże szczęście dla, dla Bajeru 0-4. Potem też fenomenalną sytuację miał Bowen, gdzie piłka była na dalszym słupku i gdyby nie interwencja Kowarza, prawdopodobnie jeszcze po 45 minutach byłoby 2-0. I wtedy West Ham miałby ten wynik na dogrywkę, więc sporo, sporo szczęścia miał jednak Bayer Leverkusen, ale okazuje się, że, że oni grają do końca. Nawet jeżeli mają słabsze mecze, bo to się im zdarza w tym sezonie czasami, to są w stanie wyciągać ten wynik na swoją korzyść i mnie się to już nie mieści w głowie. Właściwie zaczyna mi brakować słów, żeby to opisać. Zostań za nimi Mateusz. Ja zapytam Wojtka, czy ten scenariusz, który się napisał, to taki był. Wtedy jest jednak dość przewidywalny, mam wrażenie, prawda? Tak, no można było chyba w ciemno ustawiać trochę przed meczem, że jeżeli Leverkusen ma w tym meczu strzelić gola i to takiego ważnego gola, no to to będzie jakoś 89 czy 90 minuta i w tej drugiej połowie może yy, nie powiem, że wiele wskazywało na to, czy tam generalnie pachniało golem dla Bayerlu, ale rzeczywiście myślę, że im bliżej końca było meczu, tym. Przewaga Bajadu też może nie była jakoś nadto widoczna, ale generalnie oni już tak naprawdę mm -hmm. poczuli się pewnie i widać było, że ta, ten pofinał Ligi Europy już jest praktycznie ich. No i ten wynik 44 meczów bez porażki jest, jest no niesamowity. Może uda się w ogóle pobić rekord yy, jeszcze w tym sezonie, bo ten rekord ogólnie, mm -hmm. jeżeli chodzi o kluby europejskie, należy do Benfiki jeszcze z okresu z lat 60. Słynne Eusebio i tak dalej. 48 mm -hmm. meczów, wtedy Benfica nie przegrała. No, Bayern ma przed sobą pięć meczów w Bundeslidze bo tak. A teraz chyba mają meczów. Dortmund, taki chyba trudny mecz ma. Dwa mecze w lidze, co najmniej w lidze Europy, finał Pucharu Niemiec, osiem meczów. No, jest szansa, żeby ten rekord w ogóle jeszcze Byś poprawić, szubował, tak? Tak? Ja, ja, Jak do Rosji da radę się dobrać do skóry jeszcze Bajerowi Leverkusen, to już w ogóle tam Aha, tak. jak on no, on przerwie tę pasę. No słuchajcie, gdyby wygrali Ligę Europy, no to wtedy <laughs> przyjeżdżają do Warszawy na Super Puchara Europy. Fajnie byłoby zobaczyć taki zespół tutaj. Hmm. Fajnie było dzisiaj Mateusz zobaczyć w br Łukasza Fabiańskiego, bo po pierwszym meczu oczywiście wszyscy tutaj także w studiu Wojtek bardzo go chwalił i widzieliśmy jego interwencję, to jak długo utrzymywał w grze właśnie Leverkusen zespół West Hamu. Dzisiaj miał spokojniejszy wieczór i przede wszystkim chodzi mi też o sytuację ze straconym golem. Miał spokojniejszy wieczór na pewno przez większość spotkania, bo też Bayer Leverkusen nie atakował za często. To w pewnym momencie wyglądało dość, dość śmiesznie, gdzie Bayer miał przez Pięćdziesiąt kilka minut tylko jeden strzał na bramkę rywala, ale ten strzał był bardzo dobry, bo z pierwszej połowy Neytana Teli, Tela uderzył z pola karnego i powiedziałbym, że to była znakomita interwencja Fabiańskiego. Poza tym emanował spokojem, odbił jeszcze ważną piłkę po strzale Frimponga. No po tym kolejnym strzale Frimponga nie udało się piłki odbić, bo jeszcze odbiła się ona... Rykoszetem od pleców kresuela i polski bramkarz, miałem wrażenie, tak klęczał i widział: No nie, no tego już nie dam rady odbić, ale naprawdę dzisiejszy jubilat spisał się znowu dobrze w bramce. Zresztą też to było widać w poprzednim meczu z Fulham, było to widać w Leverkusen, więc mimo tego, że chyba Areola ma niebawem wrócić, to, to mhm. nikt jakoś za nim mocno nie tęskni, bo Fabiański daje radę. Czy, Wojtek, czy to jest jakieś takie rozczarowanie, czy sukces West Hamu? Jak patrzy się w tym zespole na, na trenera Moisa? Czy to jest jak nie wiem, jakaś potrzeba też odświeżenia w tym, w tym temacie, czy nie? Z Moisem? Hmm, to jest takie trochę, bym powiedział, 50 na 50. Na pewno tutaj, gdyby West Ham rywalizował do końca w, tej lidze, w lidze Europy, no to perspektywa tego, że może być spokojny, szkoda o posadę, byłaby na pewno większa. Wydaje mi się, że na razie nie, nie, nie słychać takich głosów, żeby można było mówić, że rzeczywiście jednak to jest koniec. No zobaczymy, jak. Na pewno tutaj kluczowa będzie końcówka sezonu, na którym jest ostatecznie West Ham zakończy tą rywalizację w Premier League, no bo tam walka europejskie puchary, realnie dla, dla West Hamu jest cały czas. No jest spora i wydaje się, że to tak się chyba wszystko rozstrzygnie w ostatnich kolejkach. Ten półfinał przed sezonem, myślę, dla kibiców West Hamu, zależy też. Trzeba patrzeć na, na, na okoliczności, no bo jednak ta na Bayer, Leverkusen być może dzisiaj największy faworyt teraz już do wygrania tych rozgrywek, tutaj no, jednak Niemcy byli faworytami tego dwóch meczu. Mm, także no, trudno powiedzieć, trudno powiedzieć na pewno walka do ostatnich kolejek, do ostatnich, do ostatnich meczów i, i gdybym miał, miał jednak dzisiaj obstawiać, no myślę, że Westka musiałby naprawdę zaliczyć teraz taki naprawdę fatalny koniec sezonu. Tak, żeby przegrywali mecz za meczem, żeby, żeby można było powiedzieć dzisiaj z takim większym przekonaniem, że to jest koniec Mojsa w Londynie. Mateusz, e, Bayer Leverkusen, ty jesteś w bronie tych, którzy wierzą, że ta seria będzie trwała i rzeczywiście zakończą ten sezon jako, no przynajmniej w Bundeslidze, no bo w pucharach to, to już trochę może być różnie, ale niech będzie. Czy zakończą ten sezon jako zespół bez porażki? Jedna część mnie chciałaby wierzyć, a z drugiej strony wydaje mi się, że w następnych tygodniach, w następnych kolejkach się tego dowiemy, bo oni grają w weekend, już dążyłeś wspomnieć, z Borusją. A następny tydzień, końcówka kwietnia, grają ze Stuttgartem, który hmm. też jest w wybornej formie, który włączył się do walki o wicemistrzostwo Niemiec. Więc, moim zdaniem, to będą te dwie kluczowe drużyny, które mogą napędzić stracha. Leverkusen, natomiast myślę, że bardziej jednak będzie to Stuttgart. Może nie zabrzmi, może nie brzmi to zbyt rozsądnie, ale, ale ta moc Stuttgartu wydaje mi się mocniejsza, bo Rosja jest taka chwiejna. Okay, super, awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, ale w Lidze już tyle razy zawodzili, że nie zdziwiłbym się, żeby i tutaj przegrali z Leverkusen. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że te najbliższe. Tygodnie to, to pokażą, czy Bayer mm. będzie w stanie utrzymać tę serię. Myślę, że byłoby to coś niesamowitego, bo też nikt w Lidze nigdy nie wygrał w Bundeslidze bez porażki żadnej. To już na koniec, Mateusz, jeszcze powiedz: w jakim angielskim klubie widziałbyś Wirca? <grywka> no powiem że Wirc miał bardzo trudne, ciężkie przetarcie z angielskim zespołem. On się namęczył w tym meczu z West Hamem. W pierwszym, ok, West Ham grał trochę inaczej, bo grał trochę niżej, ale dzisiaj, non-stop do niego doskakiwali. Nie mógł włączyć takiego trybu boiskowego chudiniego, który czaruje, który zaskakuje, bo zaraz był przy nim Sołczek, zaraz był przy nim Alvarez i najczęściej Wirtz tracił piłkę, więc tutaj rzeczywiście był, był ogromny problem. Jak na takiego piłkarza, no to nie no, Havertz gra w Arsenalu, może, może miałby ochotę na przyjęcie kolegi do tego zespołu? No to to się z tym, z tym zgodzę. Dziękuję, dziękuję Mateusz Józef był Dzień. z nami, komentował nam to co widział, co zobaczył, jak, jak ocenił mecz West ham Bayer leverkusen Dziękujemy Mateusz i do usłyszenia, a trwa Dzień. seria rzutów karnych. Tomek nie przeszkadza, nie przeszkadza. Jesteśmy Dobrze. po pierwszej kolejce. Budował, Di Maria, strzelił w słupek, 1-0 mm. na razie dla Marsylczyków, Korea. O dziwo. Korea. Pokonał bramkarza, mm. Trubina, więc teraz mamy drugą serię. Prze prze przedłużając te włoskie wątki, muszę powiedzieć, mm. że w Stambule narzuty karne w ostatniej minucie dogrywki na boisko wszedł Leonardo Bonucci, więc pewnie zaraz tam będzie pudłował. Tak, tak. A tak. Sebastiana Szomańskiego zmienił radę klunicz, także. Mm. Zdane no, będzie, 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 będzie ciekawie. No, Bonucci na euro 2021 nie, podchodzi. karny. Tak, karne podchodzi, on potrafi, tak, nie. tak. Podchodzi. No, ale my patrzymy, co tam w Barcelonie i słuchamy Igora, jak tam sytuacja po wygląda. Polopez, po bardzo bliski obrony drugiego karnego, ale tak zwana pachówka. Lopes. I mamy jeden do jednego teraz chyba Kongdobia Będzie. No dobrze wyglądał Trubina. w Trubin, prawda? W tej drugiej połowie zwłaszcza, bramkarz Benfiki, że... Troszkę miał pecha przy, tym, przy tej w bramce, tak, tak. tak. Chyba nie wiem, czy to bardziej czy to był strzał na Bastylika Marsylii, czy jednak chyba samobój, ale chyba nie będę, nie będę taki nieuprzejmy i nie będę mówił, że to był gol samobójczy. I dobia na 2 do 1. Ogólnie tak, tak. Dobry mecz Trubina, ale przede wszystkim cieszy postawa, jeżeli... Będąc kibicem Marsylii, bym taką, z powątpiewaniem bym odchodził do tego spotkania, ponieważ ostatnia forma drużyny trenera Gaseta. Raczej. Chwiejną to trudno ją nazwać, bo chyba jeden... Pięć porażek z rzędu po znakomitym początku, gdzie chyba właśnie było cztery albo pięć hmm. zwycięstw pod rząd. Teraz ten gorszy okres. Masa kontuzji. Szczególnie to widać po ławce rezerwowych, że nie ma tutaj y, takiego dużego wyboru. Z podstawowych zawodników y, Jonathan Kloss oraz y, Ismail Sar poza kadrą meczową, ale jak widać da się. Młodzież weszła na boisko w drugiej części dogrywki, czyli w, wszystkie ręce na pokład i, i trzeba walczyć. I teraz chyba Otamendi, tak Otamendi strzela z rzutu karnego, więc sprawa rozwojowa. Czyli na razie y, jeden błąd tylko, tak? Po... Trzech seriach czy po dwóch? Rozgadałem się, ale chyba tak, tak, tak. Tylko Di Maria. No, w Tylko Di Maria na razie. No dobrze, to czekamy. O tam Andy trafił, tak. Ale ogólnie tutaj... bardzo dobry mecz Marsylii. Akurat w tym sezonie na stad Velodrom jest drużyną mocną. We wcześniejszych latach to raczej była taka bolączka, ponieważ wiem, hmm. chyba piłkarze nie, wytrzymywa, nie, wytrzymy, nie wytrzymywali presji tego stadionu i był kłopot ze zdobywaniem trzech punktów. Teraz jest inaczej. Jedna porażka w tym roku, jeżeli chodzi o ligę. Więc, więc naprawdę chyba chyba faktycznie i bo Benfica jest Baleri strzelił. <gry> Dobra Igor, karnego. to nie przeszkadzamy, Dobre. zobaczmy na statystyki by zakończyć wątek meczu West Ham Bayer, zobaczmy na statystyki z Londynu. I co tutaj panie Wojtku widzimy? Co tutaj widzimy? No, no widzimy chociażby po tej ilości podań, nie? że mm -hmm. jednak Bayer Leverkusen czasem tą inicjatywę na boisku yy, przejmował i to on, y, w jakiś tam stopniu dyktował warunki. Gry, sytuacje bramkowe, strzały celne tutaj mogą trochę co innego już sugerować, no ale tutaj generalnie to się wzięło z tej niezłej, czy, do, czy no generalnie dobrej postawy Łosthamu do przerwy. No ale tutaj, tak jak mówiliśmy, im było bliżej końca meczu, tym lewerku Zen już pewnie zmierzało po ten, po ten półfinał i ostatecznie zasłużenie ten mecz wygrywa. A jak sytuacja no, Łukasza Fabińskiego w Hamie, tak w kontekście takiej odleglejszej przyszłości? No to na pewno było duże zaskoczenie, mimo wszystko, mm -hmm. że on zaczyna sezon jako rezerwowy, a Reola no nie dawał, mimo wszystko też na przestrzeni sezonu jakichś argumentów, żeby, żeby to mm. jednak Kabiański wygrywał z nim rywalizację. Teraz szabiański dobrze te 5 te minut wykorzystuje. No, to jest facet, który ma 39 lat. Wydaje się, że na przykład, gdyby jeszcze miał zostać w Premier League, no to chyba tak jeszcze jeden sezon do 2025 roku. No tutaj może być tak samo, jak, tak jak pytałeś wcześniej, kwestia związana z trenerem, gdyby mhm. doszło do zmiany. No oczywiście też wiele pewnie będzie zależało od rozmowy na linii mois fabiański ale myślę, że chyba Fabiański mimo wszystko musiałby się nastawiać na to, jeżeli oczywiście Rola by został, że jednak ten kolejny sezon Fabiański będzie znowu zaczynał na ławce. No co może być problemem dla, dla Fabiańskiego, no bo on w ostatnich latach od 2014, kiedy trafił do Słonzy, no nie przyzwyczajał się do tego, żeby jednak być tym, tą opcją numer dwa. Słyszałem, że mamy... Wszystko do... jasne, to my Przedstawicieli jasne, tak. Ligue 1 w półfinałach, jest Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, jest Olympique Marsylia w Lidze Europy. Ja, jak pięknie się w ogóle komponujesz z cłem. To tutaj nie <laughs> to Lidia, bądź, w ale... W Lidia, usiąść, ale... To wielka niespodzianka, bo szczerze mówiąc to chyba mało nawet tak, z kibiców tak. Marsylii myślę, że... Jest tym, szaleństwo na meczu, Jest, jest już trener Louis Gasset. Chyba właśnie już schodzi do szatni. Nie chcę na to chyba patrzeć, bo, bo już pewnie będzie skoncentrowany przed na, na następnym meczem, ale, ale chyba grześnie. Kibice na trybunach. Jest mm. okej, okay, ale widać, że że jest, jest ogromna radość wśród piłkarzy, wśród kibiców. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak w Pucharze Narodów Afryki, że go zwolnią wtedy po fazie grupowej. A teraz tak, tak, nie tak. Wiem, przed półfinałem jakby nie przydarzyły się jeszcze w międzyczasie jakieś dwie porażki w lidze, w lidze francuskiej. Czy, czyli można powiedzieć, że to Genna Roga to zobył problemy Marsylii w obecnym sezonie? Po takim wynikach, Jednym raczej nie. No, miał dobry gazet, naprawdę bardzo dobry początek. Teraz, chociaż trzeba powiedzieć, że mierzył się z naprawdę mocnymi ekipami, bo było Lille, było PSG, było Rennes, Villarreal, ale drugi mecz, teraz Benfica, więc to nie były łatwe drużyny. Natomiast te kontuzje były dużym problemem, bo naprawdę nawet w ostatnim meczu z Benficą, na Merle, lewy obrońca kolejny zawodnik, który był kontuzjowany, tak jak wspomniałem, sama ławka rezerwowych i w takich okolicznościach wygrywając mecz, to może dać dobrego kopa, bo, bo tak jak powiedziałem wcześniej, myślę nawet wśród kibiców Marsylii było duże takie zwątpienie przed tym meczem. Kto był ojcem tego awansu, tak, kiedy? Człowiek, który jeżeli chodzi o Ligę Europy, zobaczę na Twitterze, że lata taka statystyka, który ma udział w 50% z bramek w tym sezonie, jeżeli chodzi o Ligę Europy, czyli Pierre Emerick. Znany opłymian, i lubiany. Znany i lubiany, w tym meczu również asysta lewą nogą, więc myślę, że to jest taka postać, która, która na razie dźwiga na swoich barkach, na plecach, czy, czy, czy na rękach, czy na ramionach Marsylię do półfinału. Że taki awans do, do półfinału i nadal widoki na na zdobycie trofową, to zmienia jakoś optykę na, na ten sezon dla Olimpik Marsylii? No jest słaby, słaby zdaje się. Chyba cztery punkty do szóstej czy do siódmej lokaty, jeżeli chodzi o ligę. I tak to miało wyglądać może poprzez nawet Ligę Europy. Marsylia będzie myślała o Pucharach w następnym sezonie. Chociaż oczywiście patrząc na formę Lyonu, gdzie sezon zaczęli tragicznie, wspinają się w górę. Może to będzie akurat po takim meczu. Jeżeli chodzi o Marsylię. Ale tam zmierza troszkę do normalności, bo jest jestem mediatorem. Med no, no, Marsylii? Tak. Myślę, że nie. Oby, oby mam nadzieję, bo, ponieważ tych trenerów. Do trochę... normalności, jak na Marsylię, no może tak. No to ciężko stwierdzić. Naprawdę, to, to nie jest łatwa sprawa, kiedy wydawało się, że był Tudor, był potem Marcelino, potem Gatuzo i cały czas żonglowanie tymi szkoleniowcami. Chyba to jest taki klimat gorące głowy. Oby nie, bo oczywiście wszystko determinuje wynik. Jeżeli wyniki, rezultaty będą dobre, to może będzie, jeżeli ta funkcja Tenera bardziej bezpieczna. Na razie tego nie ma. Potrzeba pucharów, potrzeba wyników. Mhm. Mamy Filip drabinkę teraz, czy, czy jeszcze nie? Czy jeszcze... A, nie będziemy mieli tej, tej drabinki, zatem na razie możemy zatem tylko potwierdzić. Atalanta Bergamo to jest pierwszy półfinalista Ligi Europy. Druga para to jest Bayer Leverkusen. Lepszy od West Hamu. Olympik Marsylia po rzutach karne pokonuje Benfica. Dzisiaj było 1 do 0 po 120 minutach i Roma wygrywa 2 do 1 na stadio Olimpico z Milanem i oczywiście też melduje się w tym kwartecie, czyli mamy dwóch przedstawicieli Ligi Włoskiej, jednego z Bundesligi i jednego z Francji. Tak to, tak to wygląda. I mamy Roma, Bayer i Atalanta, Marsylia, tak? Właśnie. Puchnie. Jak wy tutaj tak to jest. widzicie? Układ tak. Sił? Atalanta, Marsylia, proszę. Atalanta, Marsylia. No, Atalanta przed szansą na pierwszy finał chyba w historii, prawda? Oni, tak, no, oni nie, nie byli. Nie byli chyba na Nie byli, nie, przepraszam, w Lidze w tym sezonie pandemii. Dobrze mówię? Tak, ale gdzie oni tam za? bo oni z psr przegrali po tym tak. na no tak samej w końcówce. W a nie, przepraszam, w finale. W finale, tak. Prowadzili do 90 minuty z psr i w doliczonym czasie dali sobie. Tak, to najwyżej byli w, w finale Pucharu Włoch i teraz hmm. raz wygrali to w latach 60., a, a finał chyba całkiem niedawno to to W finale Atalanta może być też za. Za 6 dni, bo będzie miała rewanż z Fiorentiną w półfinale Pucharów. Mm. Więc jak to się tak skończy dla Atalanty dwoma finałami, to całkiem dobre są. No, gdybym miał tutaj stawać, to tak. Bym postawił znak wyższości w parze Atalanta, Olympic Marsja jednak na Atalantę, a Leverkusen-Roma na Leverkusen. I taki bym finał widział. Atalanta. Leverkusen-Atalanta. Też bym tak obstawił chyba. Atalanta tak dużej pewności na pewno nabierze po tym meczu z tak. O. Panie Gorze? Myślę, że rok 2018, finał z Atletico. Mm. Sześć lat później. Kto wie, może, może to Marsylia, chociaż tak jak mówicie, Atalanta, jeżeli jest mocniejsza. Nie wiem. No, po tym dwumeczu, gdzie no, nie byli faworytami, przeszli dalej. Kto wie? Emocji są na wyjazdach. No trzeba Pan. też podkreślić to, co robi Roma tak w szerszej perspektywie, bo w tym sezonie półfinał Ligi Europy. W zeszłym sezonie finał Ligi Europy przegrałem na narzuty karne. Dwa lata temu wygrana Liga Konferencji, w 2021 roku półfinał Ligi Europy. Więc Czwarty sezon z rzędu. Powiem tak, jeżeli jakiś zespół ma wypaść z Ligi Mistrzów na kilka lat, to niech to robi tak, jak to robi Roma. i Wtedy na tym korzysta też Liga. Co... No okazuje się, że, że można też awansować e, bo... tak wysoko w europejskich grając piłkę, nie tylko bo... grając tak. Tak w... bo... na emocjach, jak to robił José Mourinho. Bo, bo tak też e, zupełnie poważnie mówiąc, e, no to teraz oto piąte miejsce w Serie rywalizują Roma i Atalanta i można powiedzieć, że te dwie drużyny same sobie wywalczyły mhm. prawo, że to piąte miejsce faktycznie coś ekstradaje w tej Lidze Włoskiej, więc mhm. naprawdę tutaj duże, duże zasługi trzeba oddać obu zespołom. Jak widzicie finał Ligi Europy, też możecie oddać e, swój głos na, na czacie w naszej sądzie, a my teraz przejdziemy do Ligi Konferencji, troszkę e, trochę krócej, ale tam też sporo się działo ciekawego. A w swoim roku Fenerbahce czy Olympiakos? Właśnie teraz Olympiakos wygrał rzuty karne, 3-2, do... Sebastian Szymoński. Nie strzelał żegna, bo żegna się nie tak. strzelał, strzelał. I, strzelał. I... i kto nie trafił? No, Ostatniego właśnie. nie trafił Leonardo Bonucci. O. No to z, naprawdę z, to zjechał. Ale w ogóle po, powiem, wam, że... zrobić, po, powiem wam, że muszą żeby kontynuowali. Powiem wam że fachury nie strzelały mm -hmm. bo i Dusan Tadić i z Zunder, i Leonardo Bonucci także mm. Piłkarze znani, a jednak nie dźwignęli. To pozwolicie, że jednak zaczniemy od tego, co działo się w Salonikach, bo jest już z nami na łączach Wojciech Piela. Wojtek, tak jak komentowałeś pierwszy mecz, drugi, tam zwycięstwo 1-0. Tak komentowałeś i dziś. Michał Skóraś, nawet tutaj u nas podniosło się wielkie, wielkie owacje dla, dla Skórasia, bo dowarłam się, że, że strzelił gola, ale to była tylko asysta. Zgadza się? Zgadza się, zgadza się, no to był prawie gol Michała Skurasia bo on oddawał strzał, obronił bramkarz Kotarski, też o polsko brzmiącym nazwisko ale reprezentant Chorwacji, no i dobijał e, Feran Dżudla, natomiast e, no mimo tego, że bez gola, no to tak naprawdę dwa gole wypracowane, czy, czy bardzo pomógł w wypracowaniu, no bo ten drugi, tak jak już mówiłem, właściwie bezpośrednio wypracowany, ten pierwszy też on miał tę popularną asystę drugiego stopnia, czyli zagrywał do kryjeniego Sabe, który później też Obsłużył podaniem Ferana w dżudle i, i ten wykorzystał dobrą sytuację. No ale poza tym udziałem przy gorach też kilka innych takich ataków, gdzie brał na siebie ciężar rozegrania akcji, też często schodził do środka. No, można na pewno powiedzieć, że kiedy miał piłkę przy nocę Michał Skuraś, to działo się coś pozytywnego. I, i, I obrońcy po oku musieli tak włączać sobie wyższy poziom koncentracji, wyższy poziom energii, i, i, i po prostu musieli mocniej zewrzeć szeregi, bo wiedzieli, że za moment dla nich nadciąga z ich perspektywy coś niebezpiecznego. Także no kolejny na pewno plusik, a nawet plus i to takim grubym tuszem zapisany do, tej, do tego notesu w ostatnich tygodniach, gdzie no naprawdę Michał Skóraś wyrasta na czołową postać mocnego belgijskiego klubu, a jak pokazuje ta, ten sezon nie tylko belgijskiego, ale i europejskiego, mm. no bo dalej klub Brugia jest w lidze konferencji, no i myślę, że nie bez szans na, nawet na końcowy triumf. Czyli to jest taki Michał Skuraś jak... Z Lecha w poprzednim sezonie i w ogóle powiedz jeszcze, jaka jest pozycja dokładnie, tak doprecyzuj, do ta, ta, ta jego mhm. sytuacja boiskowa. No myślę, że, że nawiązuje do tych czasów z Lecha Poznań, zwłaszcza dobrych, tak, w lidze konferencji to były takie mhm. jego rozgrywki, gdzie no, pewnie głównie na mierze, na, na fali, tych, tych występów się tak pokazał, że, że Brugia go kupiła, bo pewnie gdyby grał jedynie w ekstraklasie, no to to nie byłoby 6 milionów euro, a może dwa, i niekoniecznie Brugia, na przykład, nie wiem, no, z całym szacunkiem, z czy, czy na przykład z Wargiem. Chociaż oczywiście do tego też dochodziły występy w kadrze, no ale właśnie od jakiegoś czasu już tych występów w kadrze nie ma, no i widać, puka coraz głośniej do bram do, tej, do tego składu Michała probierza co do pozycji. No, myślę, że, że to jest jakiś tam jego jeden z kolejnych atutów, czyli wszechstronność, tak, bo w tym meczu był i ustawiony na prawej stronie ataku i też później schodził właśnie na lewą stronę i ten czyli atak... Czyli bardziej atak. wyżej niż niżej, tak? Wyżej grał nie, tak? bardziej wyżej, tak. Ja wiem, że w tym rysunku taktycznym on był wręcz tak na wahadle wpisany, ale, mm -hmm. ale on nie grał na wahadle, on grał jako skrzydłowy na początku prawe, później lewy. Zresztą, właśnie no, ten gol na 2 do 0 wypracowany z lewego skrzydła, ten na 1 do 0 z prawego, więc pełen serwis też często był widywany w środku. Natomiast, no, gdybyśmy tutaj chcieli to jakoś odnosić do naszej reprezentacji, właśnie i no, gry wahadłowymi, no to tutaj nadal na 100%. Nie powiemy, że Michał Skóraś byłby idealnym rozwiązaniem, lepszym, nie wiem, no, niż Frankowski czy, czy Mati Cash na prawe wahadło, no bo jednak nie gra na tym wahadlu tylko jako skrzydłowy. Natomiast, na no, pewnie dla poszerzenia wachlarza możliwości. No pewnie jak będziemy gonić wynik czasami na euro, czego byśmy sobie nie życzyli, bo optymista. Ale no, tak, wiemy, że ostatnio słyszałem takie zdanie. Że my trochę będziemy to w kontekście tego, że na przykład Tomasz Tułasz mógłby, mógłby dołączyć do sztabu kadry, jako specjalista od staj fragmentów gry. Że my na euro będziemy trochę taką puszczą, no to stawiam, że no jednak my będziemy częściej gonić wynik. No i taki Michał skórać właśnie na podmęczonych Francuzów, Holendrów czy, czy Austriaków, może by się to rzeczywiście nadał. No tym bardziej, że jednak mamy te. Posłuchaj ze skrzydłowymi, i od lat narzekamy, że, że na przykład no Kamil Kamiliuś, jak na razie tego kariera nie wystrzeliła tak jak powinna, też jeszcze kilku zawodników innych byśmy, byśmy znaleźli. No to Michał, Skóraś po tych rzeczywiście pierwszych miesiącach, gdzie w Belgii, jak sam przyznawał, no poziom treningów może nawet nie tyle, że go zaskoczył, no ale nie był sobie w stanie po prostu poradzić z tym przeskokiem, też z rywalizacją z takimi piłkarzami jak Skowolsen, Buchadan na przykład. No to, no to teraz Buchanan już odszedł do interu, z ma kontuzję, to trochę skóra się ułatwiło drogę, ale myślę, że jak Skopolski wróci do zdrowia, to będzie miał ten Hayen, ból głowy, jak i wszystkich pomieścić. No bo skóraś po prostu, no teraz trudno sobie wyobrazić bez niego skład klap-brych. A jak wypadł drugi były Lechita, Czy zasługuje na twoją rekomendację do no drużyny tutaj, narodowej? Tutaj nawet ołówkiem bym tego nie wpisał, a co dopiero grubym tuszem, słabszy występ kędziory. Tak jak tydzień temu. Można powiedzieć, że mimo tej porażki nie był, naj, naj, najmniej jasnym elementem tej defensywy. Raczej tak się wtopił w tłum, nawet miał tam kilka, powiedzmy, takich w miarę niezłych zagrań. No to dzisiaj cały pałok zawiódł zdecydowanie, bo u siebie spodziewałem się, że oni no, mogą wręcz awansować, bo strzelają mnóstwo goli w lidze greckiej, jeszcze Brugia też przetrzebiona, bo w defensywie... Było kilku zawieszonych zawodników, no ale też nie tylko w ataku Pałok zawiódł, ale też i w obronie. I Kędziera miał kilka takich sytuacji, że był spóźniony przede wszystkim. Gdzieś tak, jakby, nie wiem, 2-3 sekundy zawolny. Trochę nie kontrolował sytuacji dookoła siebie. Ruszał na przykład na niego, nie wiem, czy Antonionusa też taki błyskotliwy, skrzydłowy drugi. no i na przykład, nie wiem, mijał go raz czy drugi, tak tak powiedzmy, z dosyć dużą łatwością. Też była taka jedna sytuacja, że oddawał strzał głową Ferrandżudla, no i właśnie uprzedził też Kędziorę, że, że, że nie był w stanie Polak pierwszy wybić tej piłki. Też jeszcze przypomniał sobie jeden, jeden taki atak, e, taki taki rajd, gdzie zostawił ze sobą trochę boiska, też rezerwowy Cinkernagel i też oddał strzał i Kędziora spóźniony ze ślizgiem, także. Z piłką przy nodze miał też ze dwa czy trzy takie momenty zawahania, więc no słaby po prostu. Może nie jakiś, nie wiem, tragiczny, fatalny, mm -hmm. że jak się tu, nie wiem, wystawiali oceny, no to, nie wiem, jeden na dziesięć bym mu nie dał, no ale taka, tak powiedzmy, trójka naciągana. No. Wojtek Piela prosto z dziupli komentatorskiej Via Play, wspaniale wygłuszonej. Dziękujemy Ci, Wojtek, bardzo za ten, ten komentarz po meczu PAOK Saloniki. Brugia, zwycięstwo drugi w drugim meczu. My przejdziemy do Lille-Aston Villa, bo rzuty karne nie były tak w pełni szczęśliwe w tej, w tej kolejce, w tej czwartkowej kolejce dla francuskich zespołów. Ale muszę Ci Igor powiedzieć, że byłem pod wrażeniem zespołu Lille-Paulo Fonseca. Zresztą lubię tego trenera też. I widać u niego taką rękę, że zespoły stają się grać odważnie, ofensywnie, tak z oddechem. Bardzo podobały mi się akcje, znaczy akcje, bramki i ta pierwsza akcja, po której Lili strzelił gola. Nie miałem okazji jeszcze tego zobaczyć, z chęcią to zrobię, natomiast Paulo Fonseca to Polecam. Jest, pamiętam tre, taki mecz, kiedy grał, nie pamiętam czy u siebie, czy na wyjeździe, chyba u siebie z PSG. Przegrał 1-6, 1-7 i potem w spotkaniu powiedział, że to nie jest ważny wynik. Ja zawsze będę zachęcał, czy gramy z Pezrze, czy gramy z Aston Villa, czy gramy z jakimś słabszym zespołem, do ofensywnej gry. Że absolutnie nie ma takiego czegoś jak peklowanie, jak jakaś głęboka obrona. Z kimkolwiek bym nie zagrał, będę grał ofensywnie I to idealnie pasuje w to, w to, w to co mówisz, mm -hmm. bo to jest trener, który stawia, lubi grać, kiedy drużyna... A gola straconego widziałeś przez, przez Lille Niestety... Yy, niestety akurat gola straconego widziałem. No co nie powiesz o tej, tej sytuacji? No szkoda, dużo pecha. Chevalier miał dużo pecha. Oczywiście no gdyby to zrobił lepiej, tego pecha by nie doznał, by, by gola by nie puścił. Natomiast później strzał Kasza, próba w ślizgu, próba zablokowania tego uderzenia. Strzał odbity i bramka padła, więc tym bardziej szkoda, bo, bo było bardzo blisko, wystarczyło. Nie dopuścić być może do dośrodkowania, lepsze wyjście bramkarze Lili mhm. i by przeszło dalej. Natomiast widać, że drużyna się rozwija, widać, że drużyna gra w piłkę, widać, że ten Jonathan Dawid, napastnik, który miał już odejść chyba kilka okienek temu. Ale chyba to w końcu nastąpi. Myślę, że nastąpi, bo to jest mhm. zawodnik, który nie to, że się dusi, bo, bo cały czas jest potrzebny i, i chyba też dobrze pasuje. po. Pójdzie do włoskiej Marseli. Czyli do Neapolu. 50, 40, 50, 50, 50 milionów, no jako. Tak, sprzedają od Zimena to. Myślę, żeby pasował, bo to jest zawodnik też bazujący na sile, na szybkości. Z techniką jeszcze z wykończeniem, troszkę jeszcze do poprawy, ale jest na tyle młody, że myślę, że się rozwinie. Macy. Wojtek. Ładny gol. I gol, też no. widziałem go w paru sytuacjach takich ofensywnych, bo to nie była jego jedyna akcja, w której Pierwszy mógł strzelić powiem, gola. Tam na chyba tej pierwszej połowie to może, nie wiem czy był spalony czy nie, ale też w drugiej połowie miał też jedną, jedną sytuację, kiedy chyba trafia w boczną, w boczną siatkę. I co to dla niego taki mecz oznacza i ten gol? Dużo oznacza, bardzo dużo. Mhm. I to w takim momencie, w takim ważnym momencie dla Aston jeden z kluczowych, najważniejszych meczów drużyny Emeliego. W tym sezonie Kesz no przecież wraca do, do składu, bo on nie grał od meczu ze Estonią w barażach. Prawie no miesiąc. Pauzował łącznie w pięciu meczach e, Aston Villa. E, tutaj mamy sytuację, gdzie Aston Villa wcale nie jest awansu, bo przyjeżdża do Francji z jedną bramkową zaliczką, a jednak Kesza stawia od razu w pierwszym mm -hmm. składzie. Ta pozycja Kesza e, na początku sezonu była bardzo dobra, bardzo mocna. No, dwie bramki chociażby z Barley i. I wydawało się, że on sobie tak naprawdę bardzo dobrze ugruntuje tą pozycję. I ona jest generalnie silna, ale no bywały takie momenty w tym sezonie, że jednak Emily potrafił trochę tą obroną defensywą mieszać, i Kesz nie zawsze wychodził w pierwszym składzie. No a tutaj w tak ważnym momencie strzela gola i naprawdę no strzela gola, i. Nie, zresztą, to dobrze wygląda. Dobrze wygląda, tak, tak. Taka też pewność, przebojowość mhm. z przodu, takimi charakteryzował się cechami, tymi dobrymi cechami, z które, no, no, którymi się generalnie no, charakteryzuje Cash. I to też taki kolejny mecz, zresztą Casha w tym sezonie ważny dla Aston gdzie on się wyróżnia, bo pamiętam taki był mecz na początku roku, kiedy oni grali w Pucharze Anglii na wyjeździe z Middlesbrough. Tam długo utrzymywał się bezbronkowy remis i w końcówce też zapewnił, zapewnił wygraną jeden do zera. No i ten mecz, no tutaj jasno chyba pokazał, mając jeszcze w połączeniu fakt, że on wykorzystał przecież jeden z rzutów karnych i Aston Villa awansowała, mhm. że tutaj... Będzie teraz to jedną z podstawowych opcji w obronie Aston Villa na te najważniejsze mecze sezonu, bo Aston Villa walczy o, o Ligę Mistrzów. Tego, Ale... tego miejsca, na, na piąte miejsce już nie mają co liczyć, jeżeli chodzi o ewentualną Ligę mhm. Mistrzów, tylko rzeczywiście ta walka o czwarte z Tottenhamem będzie zażarta. No oczywiście, patrzymy i podkreślamy występ i gola Matejka Kasza. Myślę, że dla kibiców z Vii, no to głównym bohaterem to jest Emiliano Martinez. Tak. No, specjalista rzutów karnych. Specjalista, tak. Ostatnie pięć konkursów rzutów karnych, w których brał udział, tak? za każdym razem wygrywał, bo to była i Copa America, dwa mhm. e, e, razy mistrz, tak. finał nie, świata, świata, ale też ćwierćfinał z Holandią jeszcze tarcza mhm, wspólnoty no, tak. z 2020 roku. No i teraz no, można było gdzieś tak po cichu liczyć, że, to tam, że tam Martinez będzie maczał palce w tych rzutach mhm. karnych, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i tak się stało. a Villa gra dalej. Tak, można powiedzieć, miało być przed tą rywalizacją z Lidą. A już myślałem, że wszystkich bramkarzy, zarówno w Lidze Europy, jak i w Lidze Mistrzów, przyćmi jeden z Viktori Pilzo, ten, ten jedliczka, który naprawdę w meczu we Florencji, w ogóle kiedy tak spojrzałem sobie na liczbę Wiktorii Pilzo w tej edycji Ligi Konferencji, nie mogłem się nadziwić, że jeden tylko stracony gol. Tam jeszcze w fazie grupowej jedliczka nie bronił. Ale teraz tak, w jednej ósmej grali z serwet, dwa remisy 0 do zera, ten drugi z dogrywką. I na karne Wiktoria przeszła. Teraz też 0 do 0 w pierwszym meczu. Długo, bardzo długo, po 90 minutach też 0 do 0. I dopiero w dogrywce ta Wiktoria spasowała i na jedniczkę znalazł się sposób. Ale wtedy Wiktoria Pilzno grała już w dziesiątkę. no Ta Fiorentina niesamowicie się męczyła. Prób niesamowicie. Próbowałaś Fiorentina dobrać do skóry Wiktorii, ale te próby były strasznie nieporadne. Troszkę mitowa się to, co pokazała Fiorentina w tym dzisiejszym rewanżu z Wiktorią Pilcą, to długo mi wiało właśnie takim Milanem w meczu z Romą, że gdzieś tam do 20, do 30 metra jeszcze ta piłka jakoś się kręciła, ale jak już coś trzeba było z nią zrobić w półokarę, no to był duży problem. No i dobrze, że ta dogrywka się rozstrzygnęła po Pomyśliwioli. W zeszłym roku przegrany finał Ligi Konferencji z West Hamem, teraz już miejsce w półfinale i i półfinały z Brugiem, więc cały czas gdzieś to się fajnie kręci, jeżeli chodzi o tą europejską przygodę Fiorentiny. Wiemy, że z tego klubu po sezonie odejdzie trener Vincenzo Italiano, te jego trzy lata pracy we Florencji. No takie są blaski i są cienie, nie, nie, nie można chyba, chyba powiedzieć tak jednoznacznie, że jest to jakaś kadencja przegrana, ale nie można też powiedzieć jednoznacznie, że jest to kadencja wygrana. Tak jak nawet rozmawialiśmy przy okazji właśnie tego meczu Fiorentiny z Wiktorią. No, Italiano chyba nie zrobił tak w tej Fiorentinie, żebyśmy mogli powiedzieć, że jego zespół czymś się, nie wiem, cechuje, że, że się czymś odznacza, że faktycznie, że faktycznie stworzył coś takiego unikalnego jak chociażby, nie wiem, Gasperini w Bergamo czy Motta w Bolonii. To nie. Ale z drugiej strony w zeszłym roku finał Pucharów, finał Ligi Konferencji, teraz już półfinał, Ligi Konferencji być może znowu finału Pucharu Włoch, to się okaże w środę, więc te wyniki na pewno się bronią, ale Rokko Komis, mm -hmm. właściciel Fiorentiny, za wszelką cenę chce w końcu coś włożyć do gabloty, więc tu się będzie liczyło tylko zwycięstwo. Tutaj, Wojtek, jakie mamy pary w Ligi konferencji? Aston... Aston Villa. Tak, Aston Villa Olympiakos, no i Fiorentina kontra Brugia. I Fiorentina kontra, zobaczcie, jak nam się tutaj fajnie kłada w tej pierwszej parze. Aston Villa Olimpiakos, czyli Unai Emery kontra Jose Luis Mendilibar. E, czyli tak. Unai Emery, który seryjnie wygrywał tę, tę Ligę Europy. Później Mendy Libargo zastępuje, znaczy oczywiście nie bezpośrednio, ale też wygrywa, też uciera nosa samemu José Mourinho. To słynne starcie w, na parkingu z sędzią e, Taylorem. Hetze kontra Kasz, ale, ale... pojedynek dwóch takich po, polskich. O, <laughs> Polski mecz. Tak, no tak. Przyglądałem się w pierwszym meczu temu, Hetze jakoś go, Hetze dużej nie wywołał w tym, w tym spotkaniu. Ale, ale osoba Mendy Libara myślę, że zasługuje na podkreślenie, bo to taki trener niedoceniany, tam długo, długo pracujący wejbar, wypuszczony na te większe, większe salony i, i oczywiście tej Sewilli na dłuższą metę się nie sprawdził. Ale, ale widać, że jednak może coś ciekawego, coś ciekawego zrobić i, i myślę, że ze względu na osobę y, obu trenerów Onei Emerygo oraz Mendy Libara, ten ta pierwsza para półfinansowa wygląda naprawdę bardzo ciekawe. Mamy jakiegoś faworyta tutaj? Igor, to Aston Villa, Olympiakos? to zasadzie, że Olimpik to Olympiakos, czy Fiorentina Brugia? Ja myślę, że to Aston Villa bez dwóch zdań. tak? Prawda? To takie dla legi, nobilitacja też będzie. O, widzisz? Faktycznie. <laughs> Nie pomyślałem o tym. Ale, ale tak, tak, myślę, że Aston Villa i, <laughs> i Fiorentina. Ktoś ma odmienne zdanie? Nie. Nie. Jeżeli bym ustalał Power Ranking Ligi Konferencji, to Aston Villa Fiorentina. Olimpiakos. Mm. No tak, tak. Brich. Też Aston Villa Fiorentina, chyba taki bym też widział. Wziął finą. To jeszcze zobaczmy na koniec wyniki sondy, jak wy to widzieliście. Czyli typujecie finał Ligi Europy? Bayer Atalanta. Taką, taka, takie tutaj Niespodzianka, są. Tomek. Wyraźne, wyraźne, wyraźne wskazania, ale Bayer Marsylia zobacz, Igor to ma, to jest drugi wybór, to jest drugi wybór. Okej, okay, dobrze, to, to jeśli chodzi o Ligę Europy i Ligę Konferencji, o tym co wydarzyło się w ćwierćfinałach, to wszystko, czyli mieliśmy dwie dogrywki i, nie, trzy dogrywki i, o już się pomyliłem. No dobrze, w każdym razie było emocjonująco. Były rzuty karne, było parę niespodzianek i było co oglądać. To jest najważniejsze. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Igor Lewczuk, Dziękuję bardzo. Marcin Długosz Dziękuję. i Wojciech Dziękuję. Papuga, TVP Sport. Dziękuję i do zobaczenia w kanale sportowym w następnych programach.